Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę tą, tą kamerkę, którą otrzymałem od klienta, ponieważ nie działa połączenie przewodowe. Po prostu, widzicie, ma przewód, ale nie jest on aktywny. A dlaczego? Ponieważ ta kamera jest to kamera na kartę SIM. Działa na aplikacji CamHipro i, jak widzicie, ma tutaj połączenie na antenę. No i w środku. Prawdopodobnie znajduje się slot na kartę SIM i ten przewód nie jest w ogóle podłączony. Tak mi się wydaje, ponieważ nie rozbierałem jeszcze tej kamery. Natomiast z kamerami HI Pro już miałem do czynienia i żeby podłączyć ten przewód trzeba było wpiąć osobną kostkę, a slot na kartę SIM odłączyć. Czyli jeżeli ktoś z Was posiada kamerę na aplikacji He Pro i chciałby aktywować ten przewód no to niestety musi się liczyć z tym, że Slot na kartę SIM wtedy nie będzie działał, bo w tym momencie ten przewód jest odłączony, więc albo rybki, albo akwarium. Nie można mieć wszystkiego, niestety. Więc sprawdzimy sobie, jak w tym przypadku jest. Prawdopodobnie jest to bardzo prosta sprawa, ponieważ powinno się tylko wypiąć jedną kostkę, podpiąć następną. Klient dzwonił do mnie i mówiłem mu o tym. Natomiast nie mógł sobie z tym poradzić, dlatego podesłał kamerkę do mnie i dlatego też robimy ten film. Jeżeli ktoś z Was posiada taką samą kamerę, ja nie mówię o budowie, tak? Budowy są różne. Chodzi o to, że jeżeli ktoś z Was posiada kamerę na aplikacji Camhi i ta kamera działa na kartę SIM, a nie chce na kartę SIM, chce mieć ten przewód aktywny, to zasada pewnie jest ta sama. Ale mówię, jeszcze jej nie rozkręcałem, być może. Zaskoczę się i tutaj zasada będzie inna. Zobaczymy, rozkręcamy, więc zapraszam do oglądania. No, ho, ho. panie klient, jeżeli chcesz, żeby ta kamera działała dłużej, to tak nie może być. Dziwne, że to w ogóle działa. Naciskamy przycisk. Użycie? Więc teraz podłączamy 3, 2, 1. Tutaj pod spodem pewnie znajduje się jakaś płyta sterownicza, więc tutaj pod spodem nas pewnie nie interesuje, chociaż mówię, ja nie rozkręcałem tej kamery, więc zacznę od góry. Tutaj prawdopodobnie powinna znajdować się płyta główna, oczywiście, standardowo i slot na kartę SIM i tutaj będziemy grzebać. Więc rozkręcimy sobie. Tu klient już rozkręcał to. Następne w tym miejscu, dwie następne. Próbujemy zdejmować. No ho, ho. Panie klient, jeżeli chcesz, żeby ta kamera działała dłużej, to tak nie może być. Zobaczcie. Ile tu pająków. Pająki mają to do siebie, że lubią zrobić zwarcie. Tak samo jeżeli mrówki wam dojdą do kamery, też potrafią zrobić zwarcie. Więc takie rzeczy nie powinno mieć miejsca. Nie wiem o co chodzi. Jak tu się mogły dostać yy, pająki? Przecież kamera musiała pewnie być odkręcona i tak sobie leżeć. No i pająki weszły. No takie coś, kurczę, nie powinno być miejsca. Te, te pająki na szczęście uschły. Nie wiem czy ta kamera jeszcze działa, czy nie. Jeszcze jej nie podłączałem, bo często jest tak, że robią zwarcie te pajączki. Tutaj pajączek jakiś jest. Tutaj wszędzie są pająki. Uważajcie na to. Jeżeli zauważycie, że coś się dostaje do środka, no musicie to uszczelnić. Bo zwarcie pójdzie. Teraz trzeba odkręcić te diody. Które nam przeszkadzają. Musimy podpinać kostki. No śrubki nie leć Te kosteczki odpinamy. Zobaczcie tutaj, tak jak mówiłem wcześniej. To są soczewki, które w bardzo prosty sposób są wkładane i wyjmowane. Nie przyklejane w żaden sposób. To są bodajże 3W diody IR. Jeszcze często tutaj się znajdują, tutaj widzę, że nie ma w tym akurat przypadku. No i tak, mamy tutaj obiektyw optyczny. Nie jest to duży obiektyw 2.7, to jest 5 razy zoom. Kurczę, na 5 razy zoom, taka duża kamera. Teraz tak. Odkręcamy tutaj, żeby zdjąć nasz obiektyw i tą płytę główną. Powiem Wam tak, trochę jestem zaskoczony, ponieważ zazwyczaj. Karta SIM tutaj się znajduje, a tu nie ma budułu karty SIM. Tutaj rozkręcałem, żeby dostać się do tej płyty głównej, ponieważ, tutaj wam pokażę, zobaczcie, na tej płycie głównej jest to płyta główna od kamery Camki Pro. Tutaj mamy zasilanie, a w tym miejscu mamy właśnie naszą skrętkę, czyli przewód, który teoretycznie odpowiada za nasz ten kabel, ale w przypadku karty SIM to on jest podłączony do modułu. I teraz jak widzimy, jakie tutaj kolory przewodów są, to będziemy niestety musieli odkręcić tutaj dół i sprawdzić ten nasz slot na kartę SIM i zobaczyć jak jest podłączony. Więc tutaj sobie zostawimy na razie i niestety jeszcze musimy właśnie rozkręcić nasz dół. A myślałem, że nie będzie potrzeby. Jak mówię, takiej kamery na kartę SIM jeszcze nie miałem u siebie. Myślałem, że będzie prostsze, będzie tylko przełożenie przewodu. A tu nie. Otwieramy. Znowu kupę pajęczy. Dziwne, że to w ogóle działa. Na razie odepnijmy sobie główne o, przewody i od silniczka. O, żeby wam pokazać. Tu jakiś owad. No to nie może być tak, bo naprawdę zepsujecie kamerę. I teraz tak. W tym miejscu mamy nasz moduł na kartę SIM. Tutaj jest główny przewód, który idzie od właśnie tych przewodów i jest podłączany do tej płyty głównej w tym miejscu. Następnie powinien być podłączony pod nasz SIM. Zobaczcie, ten przewód jest podłączony pod moduł, a teraz trzeba go podłączyć pod tą płytkę. I w tym przypadku. Faktycznie to nie jest takie proste, jak tłumaczyłem klientowi, bo normalnie to mamy jedną kostkę, wypinamy ją, druga kostka powinna być luźna, którą podpinamy. W tym przypadku tak nie zrobimy, ponieważ tutaj nie ma wolnego miejsca na to. Co tu jeszcze odłączone jest? Tu coś klient odłączył. O. Jeszcze podepniemy to. Trzeba uważać na takie rzeczy, bo to dobrze, że nie podłączałem kamery, bo mógłbym spalić ją. Ciekawe czy w ogóle działa. Dobra, musicie zwracać uwagę na takie rzeczy. I teraz tą kostkę musimy po prostu odczepić, i ta kostka idzie do tego miejsca, do naszej płyty głównej, która odpowiada właśnie za komunikację, za komunikację tego przewodu. I teraz na tej płycie głównej komunikacja znajduje się w tym miejscu. Ten przewód tutaj nam odpowiada za komunikację. I tutaj widać, że ścieżki prowadzą do tej kostki. Mamy tutaj LED, czyli komunikację, która odpowiada za te światełko. Następnie mamy RST, czyli przycisk resetu. Czyli ten przycisk, jeżeli naciśniemy, to powinno zadziałać. Następnie, czyli te dwa mamy podłączone. Widzicie, tutaj macie wolne miejsce, czyli jest puste. I pierwszy jest mikrofon, jest odłączony. Następnie, LED i RST są podłączone, czyli komunikacja powinna działać. Następnie, mamy 1, 2, 3, 4, 5. Czyli tutaj mamy w ten sposób, i teoretycznie powinniśmy tylko wypiąć z tej kostki i wpiąć tutaj. Nawet może po kolei. Spróbujmy to zrobić i zobaczymy, czy zadziała. Jeszcze mówię, nie uruchamiałem tej kamery. Ciekawe, czy to w ogóle działa. Tyle pajęczyn. Sprawdzimy sobie jeszcze na teście diody, które przewody są podłączone. Tu mamy zasilanie 12V. Działa. GND, czyli masa działa 1, 2, 3, 4, 5, 6, mamy podłączone i po kolei, tak jak było, czyli lewy, podpinamy do trzeciego. Następny, kostkę podpinamy. Czyli tutaj nasz slot na kartę SIM już jest nieaktywny. To mamy podłączone pod niego jeszcze zasilanie. Możemy go odpiąć. Ta kostka zasilająca nasz układ jest już niepotrzebny. Teraz odłączam sobie jeszcze silniczek, aż podłączę to wszystko tak jak teraz żeby to sprawdzić. Tutaj sobie wszystko odłączymy. Nasza płyta główna jest podłączona. Więc teraz podłączamy sobie nasz główny przewód na testy. Mamy silniczki mamy odłączone. Slot na kartę SIM mamy odłączony. Więc teraz podłączamy 3 2 1. Słyszę, uruchomiła się. Dioda Mryga, czyli komunikacja już jest, i teraz zobaczymy, czy tą kamerkę znajdzie nam program. Powinna mieć 105. Jest. Działa. Proste. Proste. No troszeczkę musieliśmy porozkręcać. Nawet tutaj yy, niekoniecznie musieliśmy odkręcić w tym miejscu. Natomiast chciałem też Wam pokazać, o którą kostkę chodzi. Jeżeli macie kamerki na aplikacji Kamhi, to w tym miejscu macie tutaj taki róg. Nie patrzcie, że w tym miejscu akurat jest ten moduł. Chodzi o to, że zasilanie. Będziecie mieli tutaj od czerwono od zasilania, czarny masa. No i tutaj nieważne jaki kolor. Ten trzeci to jest od przycisku resetu. Czyli nawet w przypadku jeżeli byście nie mieli tego trzeciego przewodu, tak? Abyście chcieli zrestartować to bierzecie na przykład pensetę i masę z tym trzecim łączycie. Przez chwilę trzymacie i po prostu zadziała jak przycisk reset. Bo ten przycisk działa na zasadzie zwarcia. Zaraz wam pokażę. Trzymamy, naciskamy przycisk, służycie. Mówię na, na zasadzie zwarcia. Więc jeżeli nie zadziałał wam ten przycisk, można zewrzeć te dwa przewody. Te dwa piny, bo mówię, te kolory nie patrzcie, po prostu musicie masę z tym trzecim zewrzeć i zrestartuje się do ustawień fabrycznych kamera. To tak mówię, chciałem Wam pokazać, żebyście coś wynieśli z tego odcinka. Ten moduł na kartę SIM odłączyłem, on w tym momencie nie działa. Jeżeli bym chciał, żeby znowu zadziałał, musiałbym te cztery przewody wpiąć do tej kostki. Ja tą kostkę zostawię dla klienta razem z kamerą. Jeżeli w przyszłości będzie chciał ponownie uruchomić sobie ten moduł na kartę SIM, po prostu bierze tą kostkę, trzyma w ten sposób. Tak, tutaj wkładamy sepiny. Te cztery przewody wypina, wpina tutaj po kolei i tutaj musi wpiąć tylko i wyłącznie w tą kostkę. To wszystko. I znowu będzie mu działał slot na kartę pamięci. A na chwilę obecną. Tak, jak chciał, żeby to gniazdo na kabel LAN było aktywne, jest już aktywne, więc w tym momencie kamerkę może sobie podłączyć do rejestratora na przykład, bądź też niezależnie korzystać. Zaraz to podłączymy. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. W tym miejscu mamy też gniazdo na kartę bezprzewodową, kartę Wi-Fi. Jeżeli chodzi o tą płytę główną, właśnie jest możliwość podłączenia takiej, yy, takiej karty Wi-Fi. I wystarczy ją wlutować w prosty sposób. Tak, tu wkładacie w te cztery gniazda kartę. Ja Wam pokażę zresztą. Taką kartę można wlutować. I ta kamera miałaby też kartę Wi-Fi. Można by było ją po Wi-Fi łączyć. To taka ciekawostka. Takie karty też możecie sobie tam zakupić na, na chińskim portalu. Nie ma z tym najmniejszego problemu. W tym momencie jeszcze muszę wyczyścić z tych pajęczyn tą kamerkę, ponieważ tak nie można zostawić, żeby jakieś robactwo było w środku, tego nie powinno mieć miejsca. Podłączamy wszystkie silniczki z powrotem. Ten przewód zostawiam dla klienta podłączony. On zwarcia nigdzie nie będzie robił, ale nie podłączam modułu karty SIM, więc po prostu ten przewód zostawię w tym miejscu. Podepniemy go trytytką, by nam nie latał. I teraz zostaje nam skręcić to wszystko do kupy. Już Wam tutaj nie będę pokazywał więcej. Jak i co, więc skręcę i podłączymy już kamerkę na sam koniec. Zobaczymy, czy się obraca i czy wszystko działa. Więc widzimy się za chwilę. Zobaczcie jeszcze, co znalazłem. To w ogóle nie jest wklejone dobrze. Ta szybka powinna być dobrze wklejona, żeby tutaj też żadna wilgoć się nie dostawała. Więc trzeba to od razu zrobić. I sprawdzimy, czy działa. Podłączamy skrętkę. I podłączamy zasilanie. I czekamy, zobaczymy, czy się uruchomi. Obkręca się. I sprawdzamy. Działa. Sprawdzamy, czy PTZ działa. PTZ też działa. Lewo, góra. Dół. Lewo. Prawo. A zoom też działa. Jeszcze zobaczmy tryb nocny. Przełącza się kamera. Zrobione. Podsumowując, jeżeli ktoś z Was ma taką kamerkę na kartę SIM równie dobrze może aktywować to gniazdo na kabel LAN. I może użytkować taką kamerę jako zwykłą kamerę IP, poprzez podłączenie tego kabla. Jak również też może sobie wlutować kartę WiFi i używać ją jako bezprzewodową kamerę. Ale jak najbardziej ja polecam przewód przewód to przewód. Zawsze kamera dużo lepiej działa. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Cześć.